Cześć, z tej strony Józek Targosz. Oczywiście życzę miłego oglądania rozmowy i zachęcam do zostawienia komentarza, czy Wam się podobało, czy też Wam się nie podobało. Ponadto będę wdzięczny za każde udostępnienie rozmowy oraz serdecznie dziękuję każdej osobie, która wspiera kanał. Miłego oglądania. Dzień dobry, ja nazywam się Józek Targosz. Dzisiaj mam wielką przyjemność porozmawiać z Arturem Nowakiem, chyba największym obecnie antyklerykałem w polskiej przestrzeni internetowej i nie tylko internetowej. Nie wiem, czy to komplement. To postaramy się ustalić w toku naszej rozmowy. Dobrze. Dobrze, dzień dobry, miło mi w ogóle, że mnie zaprosiłeś. Tak, i tak się właśnie zastanawiam, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz, to było 5 lat temu, tak, 2019 rok, kiedy przy okazji filmów Braci Sekielskich pojawiłeś się i tam też jako jedna z osób, które występują w tych filmach, czyli jedna z ofiar, powiedzmy, też występujesz tam, ale też jako opowiadasz o swojej działalności jako prawnik, który pomaga osobom pokrzywdzonym przez księży. I wtedy miałem takie wrażenie, że nie jesteś aż tak antyklerykalny. I dopiero z czasem, też kiedy już zacząłeś występować u Braci Sekielskich, prowadzić swój program, mam wrażenie, że tak z czasem, jak gdyby ta antyklerykalność, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, w tobie nabierała. I mam taką dobrą intuicję, czy ty od zawsze byłeś tak klerykalnie nastawiony? Nie. Doskonałą, to znaczy ja jeszcze 5-6 lat temu uczestniczyłem nawet w praktykach religijnych różnych. Nie jest tajemnicą, że jestem alkoholikiem. 15 lat temu, 14 lat temu dokładnie przestałem pić. Na początku mi bardzo wspólnota, która jest bardzo mocno, w której jest bardzo mocno obecny taki dryl katolicki, pomogła. Natomiast rzeczywiście chyba to było tak standardowo, tak jak wielu innych, że ja się zetknąłem z takim totalnym murem obojętności, milczenia, zmowy milczenia, jak zacząłem się zajmować pokrzywdzonymi. Na początku się łudziłem, że są jacyś dobrzy księża, że jest jakiś dobry biskup, który się tym wszystkim zajmie, że tutaj niedolecy nie wiedzą, on ich tam skoryguje. Potem wierzyłem, że jest papież, który nie o wszystkim wie. No ale później zobaczyłem, że to jest system, w którym tak to po prostu działa. To znaczy Kościół sobie nie może pozwolić na chwilę słabości i uznać swoich błędów, bo w tej instytucji najświętszym sakramentem, oczywiście poza pieniędzmi, jest fasada tego autorytetu. I oni nie potrafią jak gdyby uderzać się w własne piersi. To znaczy jesteśmy doskonale zorganizowani w tym, żebyśmy się bili w swoje piersi, natomiast oni w swoje nie potrafią. No i historia, tak jak wiele innych, po prostu liczyłem na to, że osoby, które reprezentowałem w sądzie, gdzie w toku postępowania karnego stwierdzono, że były pokrzywdzone, otrzymają jakieś zadośćuczynienie, że ktoś się im w tym kościele zajmie, no a spotkałem się z takim kompletnym, no takim betonem. A później zobaczyłem sobie tą instytucję, bo przedtem to moje zainteresowanie się ogniskowało rzeczywiście na nadużyciach, jako taką strukturę, która żyje sama dla siebie, tak? Bo w zasadzie ona funkcjonuje w oparciu o interes pewnej hierarchii ludzi, którzy poznali pismo, którzy na wyłączność się wykładają, którzy są jakimiś depozytariuszami doktryny. I tak naprawdę Chrystus tym wszystkim jest potraktowany wybitnie instrumentalnie. W zasadzie ludzie nie czczą Boga, tylko czczą siebie jako ci, którzy są jego wyznawcami. To profesor Zieliński mówił, jest w tym dużo racji. No i zobaczyłem, że w zasadzie w każdej religii, powtarzam, w każdej monoteistycznej religii, albo tam, gdzie religia no nie jest jakimś zjawiskiem niszowym, tylko dysponuje takim pokaźnym kapitałem w postaci elektoratu, w postaci kapitału finansowego, który wspomaga ten kościół, no tworzy się w tej takiej strukturze pionowej i bardzo pilnuje swoich interesów, żeby przetrwać, czyli środków, autorytetu, wpływów politycznych. I to jest wszędzie. W zasadzie ja mam takie wrażenie, jak na nowo uczę się tej historii Kościoła, że to jest projekt, no, który by nie miał szansy powodzenia, gdyby się nie zbratał po prostu z Rzymem, tak? Z Cesarstwem Rzymskim w IV wieku. To dlatego pewnie Ewangelie są takie antysemickie, one oczywiście wiele wcześniej były pisane, dlatego że Kościół cały czas się liczył z tym.
No a potem zacząłem sporo czytać i się okazało wiele różnych ciekawych rzeczy, że no, ten depozyt tych papieży jest bardzo wątpliwy, że nie wiadomo, czy w ogóle Święty Piotr był kiedykolwiek w Rzymie i wiele. I zobaczyłem w tym momencie, że po prostu to jest system. System, który jest stworzony dla pewnej wąskiej grupy ludzi, którzy czerpią z tego realne profity. To niekoniecznie muszą być profity finansowe, ale to są profity w postaci właśnie wpływów, autorytetu. No, to są te wszystkie przymioty ludzkie, które pochodzą z pewnie tej dziedziny takiej bardzo ziemskiej. Nie są to bynajmniej cnoty, czyli chęć dominowania, odgrywania jakiejś znaczącej roli. No, no, władza, krótko mówiąc, po prostu, bo pieniądze są istotne, jeżeli masz władzę i Kościół zawsze tą władzę chciał mieć. Także rzeczywiście słuszna jest ta twoja intuicja. Nie doszło do takiej dużej ewolucji w moich poglądach na Kościół i ta postawa antyklerykalna, no tak jak zwał, to zwał, no ale rzeczywiście chyba tak nie ty jeden mówisz o mnie, że jestem antyklerykałem. A ty jak No sam siebie byś to jest określił? miejsce, do którego doszedłem. Jeszcze jestem zmęczony już trochę tym kościołem. W tej chwili szukuję dwie powieści, które kompletnie nie mają żadnego związku z kościołem. Zajmuję się też reportażami, które nie będą się do kościoła odnosić. Wydaję pod koniec lipca jeszcze taką książkę, reportaż Plebania. To jest książka rzeczywiście o polskich parafiach, o chłopcach księży, dzieciach księży, kobietach księży, o Kasie. No, no taka ma być książka wakacyjna. Wesoła, jeżeli jest tam po prostu nawet śmiech przez łzy. Natomiast no, określam się jako człowieka, no, który ma takiej dużo pretensji. Wiesz, to jest tak, że to jest rozstawanie się z pewną moją tożsamością i to jest pewien proces, tak? To nie jest tak, że nagle stajesz się kimś innym w swoich poglądach. Bo ja na początku naprawdę próbowałem jakoś obronić na początku ten Kościół, potem chociaż tego Pana Jezusa w tym wszystkim. Natomiast no, nie dało się obronić. I mam takiej dużo złości, bo uważam, że Kościół robi dużo krzywdy. I tutaj dużo można było mówić o takim wyzysku finansowym, oczywiście, ale też o psychomanipulacji. Ostatnio Tak. rozmawiałem z panią Ewą Wojdyło, która mówiła o tym, że my cały czas tam mówimy moja wina, zbieramy do tego koszyczka swoje przewiny, żeby się podzielić z kapłanem w trakcie spowiedzi. I zobacz, to jest takie ładowanie się po prostu tym, że jestem zły, że jestem niedobry, a psychologia powiada, że po prostu czym się karmisz, jakie komunikaty sobie dajesz, w tym środku jesteś, nie? Nie możesz sobie powiedzieć, jestem dobry, coś odkryłem, jestem niezależny. Tam jest równaj do szeregu po prostu, nie? I myślę, że ile Kościół przetrwał, bo musiał przetrwać w komunizmie, który był taki szary, unitarny. No i Kościół był pewnie jakimś takim schronem dla opozycji, przedtem były zabory, Polska jest takim ewenementem. No to w każdej rzeczywistości demokracji liberalnej, a to jest taki model chyba, który umownie trzeba przyjąć, że jest jakimś takim wyznacznikiem takiego standardu, do którego dążymy. No Kościół w takim obrazie, jaki go znamy po prostu w Polsce, to nie ma racji bytu. Siłą rzeczy będzie stawał się coraz bardziej niszowy. Oczywiście w pewnych pokoleniach następuje to bardzo szybko i progresywnie. W tym starszym pokoleniu trudno, żeby to nastąpiło. Tam jest większy opór. Natomiast jest to równia pochyła i ten zjazd tego znaczenia Kościoła jest coraz bardziej dynamizuje się. Pod wpływem tego zresztą, co robi nasza hierarchia, która widzi problem wszędzie dookoła, obwinia się o to świat, ludzi, ale żadnego problemu nie widzi, sami nie widzą ze sobą. A no, ciężko pracują na to, w cudzysłowie ciężko, żeby ludzie po prostu nie identyfikowali się z nimi. Tak? Tak, zdecydowanie. Ja też właśnie przyszło mi tak żyć od jakiegoś czasu w Irlandii, więc też gdzieś to dobrze obserwuję, że w zasadzie te procesy, które już tutaj zaszły w Irlandii, w Polsce się dzieją. No i też mam właśnie taką obserwację, że tak jak dla Irlandczyków przez wiele lat Kościół był taką ostoją wolności w tym kontekście też powiedzmy brytyjskim, tak dla Polaków w czasach komuny ten Kościół był ostoją wolności i obydwie te ostoje tak naprawdę nie myślały o tym, żeby dawać tym ludziom powiedzmy to wytchnienie, tylko o tym, żeby po prostu brać dla siebie jak najwięcej tej wolności ludzkiej właśnie zawłaszczać wbrew pozorom, nie? No tak, to znaczy te analogie są uprawnione, rzeczywiście, tam jest to
jakoś tak wyssane z mlekiem matki, ta nienawiść do Brytyjczyków, tak? Tak. To rzeczywiście tak było, no to jeszcze odróżniali się, no bo to byli Anglikanie i tak dalej, czy tam protestanci. No Tak. tak, rzeczywiście duży kapitał zawsze Kościół robił właśnie na ludziach w takiej dużej potrzebie, nie? A on ich organizował. Znaczy, Kościół w ogóle jest takim mistrzem organizowania ludzi wobec jakichś wrogów, tak? Po prostu. Wobec jakiegoś lęku, nie? Że on podkreśla tą tożsamość, bo tutaj zarówno w tym duchu irlandzkim, no, tego kultu świętego Patryka i tak dalej, to jest właśnie akcentowanie tej tożsamości narodu irlandzkiego. To jest ten romantyzm irlandzki, też dużo różnych treści, które pokazują właśnie ten związek Irlandczyków z katolicyzmem. Tam było o wiele gorzej, dlatego że tam Kościół przejął szkoły całkowicie w zasadzie, w jakiejś rażącej mniejszości te szkoły były świeckie, więc ta jak gdyby socjalizacja od czym skórka za młodu była o wiele bardziej intensywna. W Polsce aż tak źle nie było, natomiast to w domach jednak dość mocno funkcjonowało. Natomiast ja myślę, że Kościół jest na takim kursie kolizyjnym po prostu w tej chwili ze współczesnym światem, to znaczy z psychologią przede wszystkim, z no, pewną teorią praw obywatelskich. No, nie do zaakceptowania jest, jeśli chodzi o ten pierwszy wymiar, to, że mamy afirmować cierpienie, udręczać się. A jeśli chodzi o ten wymiar polityczny, no to no, nie ma lepszej i gorszej orientacji, nie wiem, lepszego i gorszego języka, lepszego i gorszego po prostu człowieka. Zwracam jednak uwagę i do tego doszedłem i to zawdzięczam bardzo mocno profesorowi Ziemińskiemu pewno, że to nie jest wymysł katolików współczesnych, to jest wymysł Jezusa, który był bardzo plemienny, tak? Który mówił, że on tutaj przyszedł, przyjmując, że przyszedł i że był Chrystusem, tak? Tak życzliwie na potrzeby naszej rozmowy. No to on mówi, że on przyszedł po prostu do swoich, tak? Do dzieci Izraela. Natomiast nie przyszedł do psów, czyli tych innych. I używa takich bardzo obraźliwych sformułowań, pokazując, że przyszedł do swojego plemienia. Tak? I to myślenie plemienne u katolików w poszczególnych nacjach jest bardzo mocno zauważalne. A rzeczywiście masz rację, że Kościół robi na tym kapitał, bo on stara się tą odmienność chrzcić, jak gdyby obsikiwać teren i mówić: tak, wy jesteście tylko nasi, my się wam zgadzamy, my tą tożsamość waszą szanujemy, tą waszą inną. Tak? No i tak to wygląda. Ja uważam, ten mój antyklerykalizm to nie wynika z jakiejś takiej czystej obsesji, tak, zranionego człowieka, chociaż na pewno też, nie, no mam prawo do tego, ale też z tego, że uważam, że Kościół uczynił nam wiele szkód. Kościół był takim uosobieniem zdrady narodowej polskiej. W zasadzie wszystkie powstania były przez Kościół tępione. No nie było chyba bardziej infiltrowanej przez SBC grupy zawodowej niż księża, tak. I to bardzo skutecznie. Więc to opowiadanie o tym, jaki ten Kościół nie ma zasług dla nas, no jest co najmniej zawyżone. Z drugiej strony za to mamy ludzi, którzy się uwłaszczyli na majątku państwowym zupełnie bezprawnie, wprowadzili religię do szkół, no, którzy no, żyją ponad stan. Oni rzeczywiście się wyróżniają tym, że nie płacą podatków, ubezpieczeń społecznych. I to jest tak od zawsze, a w momencie, kiedy państwo mówi coś tam, przebąkuje, bo na razie tego nie widzę zresztą, że trzeba by zrównać prawa Kościoła z prawami zwykłych ludzi, no to jest jakiś lament, jest jakieś larum. No także, ale młodzi ludzie mają inną perspektywę, obserwują to i myślę, że dojdzie w tym momencie do głosu, myślę tutaj o politykach, o ludziach, którzy kształtują opinię publiczną w radio, w telewizji, nie wiem, w prasie. Takie pokolenie, które będzie już bardzo radykalnie i bez znieczulenia podchodziło do tych tematów i ręka, że tak powiem, nie zadrży, jeżeli trzeba będzie coś Kościołowi zabrać, czy może po prostu przywrócić pewną normalność. No też osobiście na to bardzo liczę, że właśnie wprowadzimy tą normalność, tak? Czyli ten Tak. rozdział między tronem i powiedzmy ołtarzem, a zwłaszcza przez ostatnie 10 lat, czy tam 8 lat rządów PiS-u, no to mieliśmy po prostu popis tego i też
No i też chyba, ale paradoksalnie wydaje się, że to przyspieszyło trochę tę dzisiaj laicyzację w Polsce. Ale też się tak zastanawiam w twoim przypadku, bo też właśnie książka z profesorem Ziemińskim o tym, że chrześcijaństwo jest amoralną religią, też twoje programy niektóre. Mam wrażenie, że one są nie tylko już ukierunkowane w sam Kościół katolicki, ale generalnie powiedzmy w szeroko pojętą, nie wiem, kwestię Biblii i powiedzmy kościołów chrześcijańskich w ogóle. Czy to faktycznie jest tak trochę, czy to raczej tylko tak moje wrażenie, że to jest nie tylko walka już z kościołem instytucjonalnym, ale też chwilami to jest właśnie szerzej pojęta jakaś krucjata ateistyczna, już tutaj byśmy powiedzieli. Wiesz co, odpowiem w ten sposób. No bo wiesz, no jak ktoś to ocenia, to nie mam na to wpływu żadnego. Natomiast z całą pewnością Kościół jest instytucją, która zasługuje na uwagę i należy jej się szacunek, bo bardzo dużo osiągnął, tak? Natomiast no, trzeba się jej po prostu przyjrzeć, skąd to się wzięło, po prostu na ile jest to tożsame po prostu z fundatorami chrześcijaństwa, z tym, co oni mówili. To wiesz, no jak poczytamy sobie Ewangelię Jezusa, się to okazuje, że jak najbardziej tak, a jeszcze bardziej jak poczytamy sobie Pawła, który jest takim architektem chrześcijaństwa, który no, położył duże fundamenty pod chrześcijaństwo. On jest Tak. ojcem współczesnej homofobii. No i skoro dyskutujemy, i to jest cały czas zjawisko chyba nowe, bo my się tej dyskusji uczymy i nie mamy takich tradycji obywatelskich jeszcze mocnych, chociaż na pewno one są już silniejsze niż 20, 30 lat temu i 10 lat temu. No to trzeba się przyglądać tym zjawiskom jakimś istotnym. Rozmawiamy o klimacie, tak? Ale też trzeba rozmawiać po prostu i zastanawiać się, dlaczego tacy jesteśmy. Znaczy, ja uważam, i dotknę tutaj tej warstwy psychologicznej, to oczywiście jako taki domorosły psycholog dotykam. Ja uważam, że nasza tożsamość, że my nie mamy takiej w sobie innowacyjności, takiej kreatywności, że wolimy po prostu, żeby ktoś nam coś pokazał, co mamy zrobić, że boimy się po prostu, nie mamy jakiejś takiej odwagi przekraczania granic, nawet rozmowy o seksie, tak? Takiej normalnej, wszyscy są jacyś tacy wypłoszeni, o wolności. No, wyglądania, wychodzenia gdzieś po prostu dalej, no to jest jednak dziedzictwo Kościoła katolickiego, no, którego nauczanie jest bardzo takie purytańskie. Ja odwołuję się do tej figury tej owcy, która dla mnie jest bohaterką, uciekła z stada, chciała zobaczyć trochę świata. I ten, no, niektórzy mówią dobry pasterz, ja uważam, że wredny pastuch, po prostu nie mógł zdzierżyć tego i ją przywołuje do porządku. To samo widzimy w Ewie, która jest takim uosobieniem wolności, która no, mówi, ja no, nie będę słuchać kogoś, co jest dobre, a co złe, sama chcę to sprawdzić. Nie? Ja uważam, że nauczanie, że chrześcijaństwo jest rzeczywiście amoralne z uwagi na to, że ono jak gdyby próbuje nam nas naprowadzić na pewne tory funkcjonowania, które są zupełnie nienaturalne. Tak? To znaczy takie, że to podam przykłady, no grzeszne nawet mogą być myśli, mogą być intencje nawet grzeszne, tak? No jeżeli Bóg w swojej doskonałości stworzył człowieka i uczynił go podatnym na to, że ma taką cechę, no przecież nie jest to słabość, że ma czasem złe intencje, czy grzeszne myśli nawet, tak? No to jest nieludzkie, żeby go za to karać, bo to by znaczyło, że ten Bóg jest po prostu sadystą, tak? Ten stwórca nie jest taki doskonały. Poza tym nie podoba mi się ta koncepcja w ogóle. Zacząłem się nad nim zastanawiać, a w ogóle się nad tym nie zastanawiałem Jezusa, po co on umarł, tak? No niby z miłości dla nas, no ale co to za Bóg, który wysyła swojego syna na śmierć? Ja wiem, że jest tradycja rzymska, że ten syn wykonuje jakieś polecenie ojca, ale jeśli mam naśladować Jezusa, to czym? Mam też nieść swój krzyż, oddać życie za kogoś po prostu? No nie taka jest moja po prostu natura. Jezus, jeżeli się przypatrzymy jego życiu, no był szalenie postacią nieciekawą. Żył jakąś ideologią, chodził po świecie, opowiadał, nauczał. Ja nie chcę być złośliwy, ale dziś też mamy takich ludzi, którzy no, nie mają normalnego życia towarzyskiego, jakichś zainteresowań, tylko chodzą gdzieś i mają jakąś misję do przekazania. Ja nie chcę mówić, jak się ich określa po prostu, ale tak był określany Jezus przez Żydów w tamtym czasie. Myślę, że najbardziej sensownym wytłumaczeniem jego fenomenu było to, że można było zrobić na pamięci o nim kapitał, zaczęli uczniowie, a potem przejęli to inni, a potem, kiedy
możni tego świata zwiększyli w tym interes, no to ta religia po prostu dostała taki duży zastrzyk. Jezus nie wymyślił miłości. Jezus nie wymyślił tego, że nie można robić sobie krzywdy, kraść i się zabijać. No, wymyślono to wiele, wiele setek lat temu. Nie był tutaj żadnym, to nie było żadną nowością. To bardzo zmodyfikował i tą miłość uświęcił jeszcze po pierwsze miłością do Boga. A miłość do Boga polega na wykonywaniu jego poleceń, a wykonywanie poleceń no, nie ma dla mnie nic wspólnego po prostu z miłością. Jakoś to mi się po prostu nie skleja. I rzeczywiście moje zainteresowanie wynika z tego, że uważam, że my jesteśmy z tej winy ulepieni, tak wychowani, jak gdyby taki przekaz wszyscy dostaliśmy. No i mamy prawo, ale przede wszystkim chyba jakiś taki nawet może obowiązek, żeby się zrozumieć, zgłębić to, jakoś sobie to ponazywać, przepracować. I o tym mówić. I wiesz, jeżeli są jacyś ludzie, którzy oglądają moje podcasty, czytają moje książki, ich to interesuje, no to będę to robił. Natomiast z całą pewnością jest tak, że ten temat za chwilę umrze śmiercią naturalną, dlatego że no nie wiem, ile jeszcze lat, 5, 10, wiesz, no w tej chwili mamy książki na temat Jana Pawła II, mówię o książce Mirosława Blekłego, gdzie się sugeruje, że Jan Paweł II był leczony z homoseksualizmu przez Wandę Pułtaską. No i na nikim to nie robi już wrażenia, nie? Po prostu. Także ta dynamika zmian polegająca na demaskatorskim działaniu mediów jest bardzo jak gdyby zaawansowana. No i ludzie chyba powyciągają swoje wnioski, niczego tam dobrego się nie spodziewają. Natomiast odklejenie się od takiego wtłaczanego nam od lat pewnego obrazu kościoła i pewnej etyki katolickiej jest rzeczywiście trudne i wymaga trochę czasu i pewnie trzeba to przepracować, bo nie da się to zmienić, nie wiem, po takim jednym naszym podcaście, po dotknięciu jakąś czarodziejską różdżką. Nie, no ktoś musi nas oglądać i powiedzieć, nie wiem, ten Nowak to jest jakiś idiota, a może kiedyś wróci do tej rozmowy za rok, za dwa, może już za kilka miesięcy. No i zacznie stawiać sobie takie pytanie. Że ja uważam, że jeżeli ktoś poważnie traktuje religię, a ja widzę w religii też problem, tak? Ale traktuje religię poważnie, no to na pewne pytania musi sobie po prostu odpowiedzieć. Co ta religia mi daje? Czego ode mnie po prostu oczekuje? Czy ja się po prostu z tym zgadzam? No bo jeżeli to ma być na takiej zasadzie, bo tak chce Bóg, no to zada mi sobie pytanie, no kim jest ten Bóg, nie? Czy ja takiego Boga chcę szanować? Czy w ogóle wyobrażam sobie, że jest ktoś taki, kto jest takim po prostu okrutnikiem. Wiesz, bo też się tak zastanawiam trochę. Bo zacząłem od tego, że jesteś dzisiaj najbardziej rozpoznawalnym antyklerykałem. I też właśnie się zastanawiam, czy właśnie powiedzmy takie atakowanie też trochę samej postaci Jezusa, czy rozmawianie o tej postaci Jezusa. I też, bo mówię, z mojej perspektywy niekiedy to wygląda, że to jest. Bo wiesz, bo to jest też tak, że ważny jest też aspekt kontekstu historycznego. Nie? No my dzięki dobrze Jasne. prowadzonej tej, powiedzmy, katechezie w szkołach, oczywiście wszyscy Polacy, którzy przeszli katechezę w szkołach, znają kontekst historyczny i znają kontekst słów Jezusa i tak dalej, oczywiście mówię to sarkastycznie, nie? Ale też mam taką trochę obawę, że przy całej tej twojej dobrej robocie, którą ty robisz, jeżeli właśnie pójdziesz trochę teraz, czy idziesz trochę teraz w tą stronę, to że to się może skończyć tak, że za chwilę będziesz, wiesz, takim mocnym razem tej strony antyklerykalnej. Wiesz, o co chodzi, że za chwilę ci przykleją taką łatkę, że tak jak mocni razem, co by Platforma nie zrobiła i Tusk, to oni będą ich bronić, tak za chwilę Artur Nowak będzie takim mocnym razem antyklerykalizmu, którego nikt na serio nie będzie traktował. Nie boisz się tego trochę? No nie, wiesz co, dlatego że ta książka, bo pewnie pijesz tutaj do książki Chrześcijaństwo, moralna Tak. religia, ona, mam takie wrażenie, jest w sposób bardzo logiczny, wykłada tam, co chcemy powiedzieć. Oczywiście tytuł, okładka tej książki, no tak może działać, jest wielu ludzi, którzy po prostu jej nie wezmą do ręki z tego względu. I są tacy pewnie, to mówił ostatnio profesor Zieliński, którzy będą rozczarowani, że tam nie ma aż takiego mięsa. Tak? Wiesz, no to jest po prostu praca na pewnych jakichś konkretach, tak? Dotyczących sensu śmierci Jezusa. No, pewnej wykładni przypowieści, tak, tego, jaką postacią on był. I mówię, ta dyskusja nas nie ominie i ona się nam należy.
Planujemy jakąś za jakiś czas kontynuację, tak? I chcemy w tą pójść, ale chcę powiedzieć, że odróżnić należałoby jakieś takie, nie wiem, obrażanie kogoś, bo ktoś wierzy, tak? Ale to oczywiście ma prowokować, natomiast ja nie spotkałem się z jakąś taką rozsądną polemiką, nie? No poza tym, że ktoś tam, no, do rzeczy, jakieś różance pod wydawnictwem, żądanie wycofania książki i tak dalej. No wiesz, chciałbym być traktowany oczywiście poważnie i nie chciałbym być sprowadzony do roli człowieka, który żyje jakąś obsesją, tak, żeby z tym kościołem się kopać. Natomiast, no wiesz, no, jestem pełni przekonany co do tego, co robię i uważam, że wiesz, to kiedyś też, zobacz, jak traktowano panią profesor Magdalenę Środę, profesora Hartmana, nie? Kiedy oni zaczynali mówić na temat religii, o swoich refleksjach. Ja już nie wspomnę o profesorze Obirku No tak. i pewnie wielu innych, o Tadeuszu Bartosiu, profesorze Polaku. Tak? Nie mówię o profesor Ziemiński, to już w ogóle, jak powiedział, że religia jest jedną z najbardziej amoralnych religii. Ale ja uważam, że jeżeli obronił te swoje tezy, no to ma prawo o tym mówić. Znaczy, ja rozumiem w takim wymiarze tego, takim, o którym tu mówisz, a myślę, że to może być to odbierane jako takie wichrzycielstwo, tak? Tak. Próba zamachnięcia się na jakieś fundamenty, tak jakoś taka prowokacja i tak dalej. No wiesz, pewnie w wymiarze marketingowym ta książka taka trochę była i w takim opakowaniu ona była sprzedawana. Natomiast wiesz co, nie żałuję tej książki, ona się, tak na marginesie nie wierzyłem w to, ale ona się świetnie sprzedała w ogóle, chociaż dość trudna była i dalej się wiem, że sprzedaje. I ja z wielką przyjemnością z profesorem Ziemińskim napiszemy kolejną książkę, choć oczywiście profesor jest takim człowiekiem, stoikiem, który lubi spokoju wokół dużo siebie i na pewno chce mieć czas, żeby to sobie wszystko przemyśleć. Ale jest kwestią czasu moim zdaniem i już teraz to widzę, że ta książka wchodzi do jakiegoś obiegu, jakieś frazy, które są tam wypowiedziane. To wiele osób mi pisze, którzy przeczytali tę książkę. No, że daliśmy język tym, co w duszy im gra, co oni sobie myślą w ogóle o religii, o sobie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, bo ja też mówię to trochę z takiej perspektywy. Ja jestem osobą niewierzącą, ale mam z racji też powiedzmy zainteresowań sporo znajomych, którzy gdzieś powiedzmy funkcjonują w ramach zupełnie innych kościołów, nie kościoła katolickiego. I wiesz, i też gdzieś tam z nimi rozmawiałem i oni trochę to właśnie tak odnoszą na tej zasadzie, że przez jakąś powiedzmy próbę walki z Kościołem katolickim, z jego patologiami, że oni jak gdyby też trochę dostają rykoszetem w ten sposób, nie? Bo to już nie jest tylko walka z samą instytucją Kościoła, ale też jak gdyby z fundamentem tej religii. I że oni też na przykład w pewien sposób czują się może nie zaatakowani, ale nie czują się komfortowo w związku z tym, nie? I właśnie gdzie jest ta też właśnie granica, gdzie my możemy atakować instytucję, co do której pełna zgoda. Każdy zdrowomyślący człowiek powie, że ona jest patologiczna od szpiku kości, po prostu cały ten, i ona jest można powiedzieć, od zarania ona jest przepełniona patologią, do tego właśnie fundamentu tej wiary. I czy właśnie w ogóle można to jak gdyby rozdzielić jedno od drugiego, nie? Znaczy, wiesz co, no ja też się spotkałem, bo ja mam wielu przyjaciół wśród protestantów, no to jest chociażby Leszek Juszczyszyn, tak, to jest były ksiądz, to jest Kazimierz Bem, on posługuje w Stanach Zjednoczonych. Tak, to. Też znam wielu jakichś postępowych księży, w cudzysłowie postępowych, którzy nie identyfikują się z Kościołem, a którzy też byli zawiedzeni tym, tak? Że to jest atak na ich tożsamość, jak gdyby taką związaną z ich religijnością. No cóż, no myślę, że to jest jakiś punkt wyjścia, ta nasza interpretacja. Znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej jak gdyby interpretacji tego, co powiedziano w Ewangelii, Biblii, tak? I ona jakoś się tak umocniła i ona jest obecna. Ale uważam, że my mamy prawo przedstawić jakąś alternatywną interpretację, tak? I postawić pewne fundamentalne pytania, no bo no Biblia i ten depozyt tego, co przekazał nam Jezus, no jest w ogóle pytanie, co zostało przekazane przez Jezusa, co zostało napisane, dopisane i tak dalej, bo są dowody na to, które o tym świadczą, no jest warty tego i zasługuje na to, żeby o tym opowiedzieć, nie? I trzeba by się troszeczkę po prostu zastanowić, jakim Jezus tym człowiekiem był, no bo u niego to był prymat wiary, żeby pójść za Bogiem.
Widzisz, jak zobaczysz, co winie w tej wiary, po prostu, żeby inni uwierzyli w niego, bo on mówił, że najważniejsze jest to, żeby w jego uwierzyć, do czego byli zdolni, do morderstw w Ameryce Północnej, Południowej. No oni mieli te słowa Jezusa na ustach, też prawie krucjat wypraw krzyżowych, ale też zdominowania sfery publicznej przez tego Jezusa, po prostu, żeby go postawić. No bo rzeczywiście można powiedzieć, Jezus cesarski oddaj cesarzowi, tak? Ale to do dziś widzimy po prostu, że jednak ci jego spadkobiercy no, odwołują się do niego, że on ma być wszędzie postawiony Bóg na pierwszym miejscu. Wiesz, no, nauka o rozwodach, nauka na temat stosunku do mniejszości seksualnej, to jednak wciąż ciągle jak gdyby żyje. No i ja uważam, że warto o tym po prostu rozmawiać, trzeba o tym rozmawiać nawet. Bo skoro rozmawiamy naprawdę, czasami jakieś duże pierdoła się, one są przedmiotem debaty publicznej, ja się aż czasami dziwię. I ja nie mówię o jakichś takich rzeczach, nie wiem, że jakąś fryzurę sobie jakaś gwiazda zmieniła, nie wiem, że Robert Lewandowski na treningu gdzieś tam coś powiedział. To jest naprawdę poważna sprawa i mamy prawo o niej dyskutować, wiesz. Wiesz, ja też bym mógł się czuć urażony, jeżeli czytam i gdzieś słyszę, a mówi to, nie wiem, ksiądz profesor Chrostowski, ksiądz profesor Gus, tak i tak dalej, że ludzie, którzy nie wierzą, są prymitywni, są jak zwierzęta. No, znamy przecież te takie jakieś jak gdyby treści. Ja nie obrażam nikogo. Ja tylko przedstawiam po prostu swoją interpretację tego i nie jest moją misją, żeby jak gdyby kogoś obrazić, tylko żeby zaciekawić tą rozmową, żeby ktoś sięgnął po prostu i no może poszukał ze mną odpowiedzi. Nie? No chyba, że uznaje, że po prostu, że to są nieistotne rzeczy, a ja uważam, że są bardzo istotne. No pytanie, po co my żyjemy, po co Jezus umarł generalnie, po co Bóg oczekiwał od niego tej śmierci, no są jednak ważne, nie? I trzeba na ten temat dyskutować. Nie wiem, no teraz napisaliśmy książkę o Watykanie, następna książka będzie, to jest plebanie, ale myślę, że o Watykanie będzie następna książka, bo już dostaliśmy propozycję od wydawnictwa, żeby pisać na ten temat dalej. Są kolejne książki z profesorem Obirkiem. Ja myślę, że takich książek jak ta, Chrześcijaństwo, moralna religia, na Zachodzie powstało mnóstwo, nie, po prostu, bo wiesz, wystarczy sobie poczytać, nie wiem, no Friedricha Nietzsche chociażby, tak? I później tego, co on potem pisał, Kierkegaarda i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, no i okaże się, że nie jesteśmy jakimiś tutaj ludźmi, którzy wymyślili koło, nie? Do mnie dużo w ogóle napisało osób z taką krytyką dekalogu, wyobraź sobie, nie? I w taki bardzo sensowny sposób, zawierający pewne uzasadnienie, dlaczego mamy czcić swoich rodziców, jeżeli oni na ten szacunek nie zasługują. Jaki sens ma przekazanie nie pożądaj żony bliźniego swego? Dlaczego ono jest No takie tak. ważne po prostu? Dlaczego w ogóle nie jest przestrzegane to, żeby nie mówić fałszywego świadectwa? No przecież to jest przykazanie martwe całkowicie po prostu, nie? Generalnie, które nie istnieje, tak? Wśród chrześcijan, no bo widzę, tak oni tak się zachowują, jakby tego przekazania w ogóle nie było, nie? Także to jest bardzo ciekawe. No i w ogóle miłość bliźniego, kto jest bliźnim po prostu? Jak to interpretować? Na czym polega prymat miłości do Boga nad miłością do bliźniego? No, to pytania są, które trzeba postawić sobie, ale myślę, że ludzie nie mają takiej potrzeby, żeby stawiać sobie takich pytań, bo i tak żyją jakimś swoim systemem wartości, a przyjmują tą sferę religijną jakąś pewną, bardziej jakąś taką tradycję, nie? Że jest ksiądz na pogrzebie, udziela ślubu, chociaż no, jest tego coraz mniej, nie? Tak, zdecydowanie już się od tego w Polsce odchodzi, też mam takie właśnie wrażenie. A na przykład jak reagujesz na informacje, nie wiem, czy gdzieś tam to widziałeś, chociażby co działo się we Francji przy okazji świąt wielkanocnych, że tam 80 tysięcy, jeżeli, bo teraz mówię z głowy, że 80 tysięcy dorosłych osób przyjęło chrzest Wielkanoc, że jakieś 2 tygodnie temu widziałem, że chyba 200 żołnierzy w ramach pielgrzymki przyjęło chrzest i to są osoby dorosłe i nagle się okazuje, że w tej Francji, która już wydawało się, że dawno ma, że katolicyzm jest jakimś odległym wspomnieniem, nagle taki nawrót. No to jest najstarsza córa Kościoła. Znaczy, wiesz co, tylko że Francja jest ciekawym przypadkiem, dlatego że ona ma taką swoją tradycję. To jest początek XX wieku, ustawodawstwo wprowadziło taki całkowity rozdział Kościoła od państwa. Ja przypomnę, że tam jest dziedzictwo dużej rewolucji francuskiej
I w zasadzie ta dyskusja, która nas czeka, odbyła się tam już po prostu bardzo dawno temu, tak? Jeśli chodzi o antyklerykalizm i tak dalej. Wiesz, i to jest zupełnie inna gleba. I myślę sobie, że to nie jest tak, że ci ludzie, którzy przyjmują chrzest dorośli, ja wiem, o czym oczywiście mówisz, tak? To nie jest tak, że oni wyssali ten katolicyzm z mlekiem matki czy chrześcijaństwo. Oni poszukują jakiejś swojej po prostu drogi, jakiegoś takiego braterstwa, chcą się odnaleźć w jakimś takim świecie, no bo ten świat robi się coraz bardziej nieprzewidywalny, tak? No jak jest taka nieprzewidywalność, mamy gdzieś wojny, pandemię i tak dalej, to ludzie często bardzo poszukują wyjaśnienia sobie tego świata poprzez taki czynnik nadludzki, nie? Że jest jakiś Bóg, Bóg ma mnie w opiece i no, odpowiada na przykład na taką emocję związaną z lękiem, ze strachem i tak dalej. Znaczy, ja nie chcę sprowadzać i redukować tych wszystkich ludzi co do tego, ale to jest tak trochę jak Ratzinger mówił pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, że Kościół po prostu będzie zamierał i będą się tworzyły takie małe owczarnie, kościół ubogi, skromny. Taka mała trzutka, mówił Ratzinger. I rzeczywiście uważam, że warunki do kultywowania jakiegoś takiego braterstwa, takiego no, chrześcijaństwa w takim wymiarze humanistycznym, oczywiście z takim solidnym rdzeniem, że nad tym wszystkim czuwa Bóg, tak? No, jest jak najbardziej możliwe. Znaczy, myślę, że to jest bardzo urzekające. Natomiast w Polsce jest to o tyle w tej chwili niemożliwe, że my musimy ten proces przejść. To znaczy to, no musi obumrzeć, tak, żeby coś być może się narodziło na nowo, odwołując się do ewangelisty. No tak. Tutaj też słowa księdza Lemańskiego, który właśnie o biskupach powiedział, że oni po prostu muszą wymrzeć i dopiero wtedy może coś się zmieni. A jak właśnie oceniasz sytuację w Episkopacie Polski i zmiany, które nastąpiły? Znaczy, ja myślę, że one zdynamizują tylko ten proces odchodzenia ludzi od kościoła. No, arcybiskup Wojda, no, to jest jakiś taki wzorcowy homofob z tego episkopatu. No, to jest człowiek bez jakichś, ja nie znam jego jakiejś pracy teologicznej. Ale dziwi Nie, cię to. to znaczy, ja myślę, że to jest fajne, dlatego że ludzie mają takie złudzenia, myślą, że są jakieś frakcje w tym episkopacie i tak dalej. Przedstawiciele Kościoła Otwartego oczywiście usiłują nam to wmówić, tak, że jest tam kilku dobrych biskupów, kardynałów. No to wystarczy posłuchać sobie kardynała Rysia, co on mówi na temat celibatu, na temat osób homoseksualnych. No naprawdę, on oczywiście nie mówi, że to jest tęczowa zaraza, ale mówi, że to jest grzech. Tak? No, wiesz, no to jest dla mnie bardzo subtelna i elegancka zniewaga, ale jednak zniewaga. Więc znaczy, nie jest przypadkiem też, że my nie mamy jakiegoś znanego teologa, którego by ktoś tłumaczył, zapraszał. No nie mamy takiego człowieka. No, ja nie wiem, no, nie słyszę o tym, żeby jakieś kazania jakimś budziły jakieś wrażenie i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że z rozbawieniem sobie patrzę na tych panów, którzy z uporem maniaka w XXI wieku ubierają się w te swoje trzewiczki, czapeczki, pierścionki i tak dalej. Naprawdę, no, dorosły facet, który się w ten sposób ubiera, a potem wychodzi i próbuje nam mówić, jak my mamy żyć, jest cokolwiek po prostu dziwakiem wam. Tak, zdecydowanie. Chociaż widziałem chyba dzisiaj arcybiskup Jędraszewski apelował do wyborców, znaczy do wiernych, żeby poszli na wybory i nie głosowali oni na ani złodziei, ani oszustów. Więc tak w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, że jawne wypowiedzenie posłuszeństwa Prawu i Sprawiedliwości, taki apel. A to nie jest dziwne, dlatego że arcybiskup Jędraszewski jest tam takim typowym człowiekiem, który zawsze, że tak powiem, staje po stronie silnych i którzy po prostu mają władzę. To jest właśnie w ogóle taka postawa człowieka, że on jest bezbłędny wobec słabych, tak? I słaby wobec możnych. No, cała jego kariera jest zbudowana po prostu na tym, że stał na straży pochwał na początku Peca. Dość dziwna ta Tak. relacja między nimi była w latach 80. w Rzymie, potem Jana Pawła drugiego. Ja myślę, że on próbuje zaistnieć, tak? Byle jak, ale żeby o nim po prostu mówili. I to jest zadziwiające, że człowiek wykształcony jednak, znający języki,
no po prostu ucieka się do takich metod, żeby zaistnieć, nie? Tak, to jest. No ale wiesz, no, jedni pokazują tyłek, tak, inni po prostu no, mówią jakieś głupoty, żeby ktoś to No tak, odnotował ale i wiesz, to jest takie zachowanie. to jest też bardzo ciekawe, bo gdzieś tam powiedzmy w takich opiniach osób, które gdzieś tam miały kontakt wcześniej z arcybiskupem Jędraszewskim, czy tak samo z księdzem Oko, że obydwaj raczej na samym początku swojej drogi byli ludźmi o otwartych poglądach i mieli zadatki właśnie na tych dobrych teologów i nagle się okazało, że chyba wybrali taką ścieżkę koniunkturalną, żeby tylko i wyłącznie zrobić Tak. sobie dobrze, że tak powiem, w kościele i gdzieś Wiesz tam w tych co? strukturach awansować. No wiesz co, udało mi się kupić, to jest biały kruk Claire Drewermana, to w Polsce kilkaset złotych kosztuje na Allegro. I tam jest właśnie wstęp księdza Oko, który jest zafascynowany Drewermanem. Natomiast teraz jak się słucha księdza Oko, no to dla mnie jest jakiś taki problem lekarski w tym, w którym widzę naprawdę, bo ja się martwię o niego, bo u niego postępuje no taka anihilacja już po prostu innych ludzi, to już nie jest jakieś takie proste obrażanie ich, to jest w ogóle To taka nieprawdopodobne, dehumanizacja nie? To wprost, jak on nie? się dehumanizacja, tak, to jest dobre słowo i myślę sobie, że no nie wiem, no co ja mam ci powiedzieć, no ale są ludzie i to jest koniunktura, która polega na tym, którzy go zapraszają, on wydaje jakieś książki, ludzie to czytają, jest gdzieś na YouTubie i to się ogląda i wszyscy mówią, nie no, chłop ma rację, nie? Znaczy, jestem zrozpaczony w ogóle naszymi ludźmi, no ale wiesz, no co tu mówić o Polakach, jak nie wiem, Amerykanie wierzą, że po szczepionce na COVID puchną jądra, nie? Na przykład, nie? No ostatnio czytałem, czy też wymyślono takiego ostatnio fake newsa i ludzie to łykają, że ponoć jakaś matka, której córka się czuje kotem i walczyła w szkole amerykańskiej, że ona może załatwiać się do kuwety. I to się rozeszło, ludzie w to wierzyli, oczywiście to jest fake news, nie? I ja w ogóle dzisiaj z kimś rozmawiałem na ten temat i wiesz, żyjemy w takim świecie, w którym liczą się absolutnie fakty. To w ogóle one nie mają żadnego znaczenia, jakakolwiek prawda. Jeżeli masz dużą tubę medialną i powtórzysz 100 razy, że jak ktoś, nie wiem, spogląda zbyt często niebo i w słońce, to następuje jakaś degeneracja szarych komórek, no to ludzie są skłonni patrzeć po prostu tylko pod nogi, bo gdzieś tam to w nich zostaje. Nie? Niestety nie mamy instrumentów jeszcze prawnych, żeby za to karać, za to zalewanie ludzi tą głupotą. No i efekty mamy takie, że nie wiem, Grzegorz Braun idzie na spotkania wyborcze i podpisuje gaśnicę, tak, ludziom po prostu, bo są ludzie tak nim zafascynowani. Po prostu jest rozpacz. No tak. No i też gdzieś wracając do początku naszej rozmowy, to też jest tak, że chyba właśnie to, że Kościół wymagał tej karności i posłuszeństwa, też w pewnym sensie ma na to wpływ. I też wydaje mi się, że to jest też odpowiedź, jak to jest możliwe, że dziś nadal Prawo i Sprawiedliwość ma tak wysokie poparcie, bo po prostu ci, którzy chodzą do Kościoła i są karni, chodzą na wybory i są karni, słuchają prezesa, słuchają proboszcza i słuchają No prezesa. tak. No No tak, nic. tak. Ja w takim razie myślę, że na ten moment, jak gdyby ja jestem bardzo, bardzo, bardzo tobie wdzięczny, że znalazłeś chwilę, bo wiem, że między promocją jednej a drugiej książki na pewno jesteś bardzo, bardzo zapracowany i właśnie na polu walki z Kościołem też jesteś na pewno bardzo zapracowany. Bez przesady. I ja tobie bardzo dziękuję i ja mówię to już zupełnie jako fan i książek, i z profesorem Obirkiem, i twoich ostatnich właśnie też książek, chociaż tak jak właśnie do amoralnej religii trochę miałbym jakichś tam swoich takich spostrzeżeń, trochę krytycznych, ale absolutnie zgadzam się z tym, że to jest fajny fundament do tego, żeby zacząć tą dyskusję i też rozmawiać i być może pewne O to rzeczy chodzi. z siebie zdjąć i się oczyścić z tego, w czym wszyscy tkwimy trochę. Także dziękuję Tak, tobie o to chodziło. serdecznie. Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć, dziękuję bardzo za to, że obejrzałeś mój program i gorąco zachęcam do wsparcia mojego kanału, jeżeli lubisz mój kanał, oczywiście. Mogą być to lajki, mogą być to komentarze zostawione pod kolejnymi filmikami, bądź też nawet wsparcie finansowe poprzez Patronite bądź YouTube. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam, Józek Targosz.